Szanowni Państwo, a teraz strzelę sobie gola samobójczego. Dostałem kiedyś 3 kolejne bestsellery Empiku. Lubię tę nagrodę. To jest nagroda za sprzedaż. Liczy się nie jury jakieś tajne przez poufne, tylko ile książek poszło. I bardzo mnie te nagrody cieszyły. W tym roku miałem wielką szansę zdobyć bestsellera za tę książkę. Ale chcę Państwa namawiać, żeby nie kupować mojej książki w Empiku. Proszę poszukać innej księgarni albo nie kupić wcale. Dlaczego? Bo Empik w tym roku z okazji świąt Bożego Narodzenia reklamuje się dwiema twarzami. Jedną z tych twarzy jest facet, który podarł największy bestseller świata, Biblię, i reklamuje księgarnię. Drugą z tych twarzy jest Maria Czubaszek, która chełpi się dzieciobójstwem. Jak to się ma do świąt Bożego Narodzenia, do stajenki betlejemskiej, do dzieciątka? Jak to się ma? Proszę nie kupować w Empiku, mówi najlepiej sprzedający się polski pisarz. Jeśli dla kogoś to jest ważne, proszę nie kupować w Empiku.